Jeżeli chodzi o same targi, to wydaje mi się, że jest piąta impreza. Chyba na 3-4 razy już występowałem na tutaj scenie targów, także tak to w moim przypadku wyglądało. Dla kogo impreza? Myślę, że dla wszystkich osób, którzy szukają usług, szukają outsourcingu, czyli typowo kiedy chcemy nawiązać nowe relacje biznesowe pod własny e-commerce chociażby. Wydaje mi się, że właśnie jeśli chodzi o samych odwiedzających, no to wydaje mi się, że taka grupa właśnie posiadaczy sklepów internetowych, czy w ogóle osób, które wokół tego tematu krążą. Okay, jeżeli chodzi o grupę TESY, no my zajmujemy się przede wszystkim dostarczaniem usług marketingowych, czyli jeżeli chodzi o e-commerce, to chociażby pozycjonowanie, też wykonywanie też kampanii płatnych, chociażby PPC, także wszelkie usługi, które mogą pomóc w zwiększeniu liczby po prostu klientów takiego sklepu internetowego. Dzisiaj miałem właśnie taką prezentację, czy SEO można outsourcować, czy ewentualnie samodzielnie. Można. Pytanie, czy to jest opłacalne? Po prostu, jeśli mamy zasoby, jeśli mamy po prostu chęci, żeby to robić, żeby otwierać się na wiedzę, jak najbardziej tak. Jeśli chcemy to outsourcować, przekazać chociażby odpowiedzialność, może trochę zredukować te koszty in-house'owych zespołów. Myślę, że też to jest dobry kierunek, żeby po prostu zlecić to jakiejś agencji, bądź po prostu poszukać osoby, która będzie się kompleksowo tym zajmowała. To może być po prostu jakiś freelancer, który zna taką branżę, obsługuje takie e-commerce, więc też to jest jakaś droga wyboru. Okay, jeśli chodzi o sam wybór agencji, wydaje mi się, że kwestia ustalenia oczekiwań, bo to czasami się rozjeżdża. Jeżeli chcemy sobie podpowiedzieć, to skuteczność takiej agencji, bo z reguły o to nas klienci po prostu pytają i takie zapytania też weryfikujemy pod tym kątem, no to wtedy też potwierdzenie swoich referencji poprzez przykłady z danej branży. Bardzo często klienci o nas proszą albo o referencje, albo o przykłady właśnie chociażby osiąganych efektów do danego klienta. Oczywiście to nie jest jak gdyby wyznacznik główny, ale też to jest jakieś, wydaje mi się, może nie tyle co certyfikat, ale potwierdzenie umiejętności. Jeżeli mamy w branży podobny e-commerce, który sobie radzi dobrze, oczywiście SEO jest dosyć skomplikowanym tematem i dużo mamy zależności, chociażby same kwestie optymalizacji sklepu, zatoworowania też po części, struktury tego serwisu, czy chociażby ze stażu tej strony w sieci. Także to też ma znaczenie, aczkolwiek no myślę, że takie referencje, wyniki mogą jak gdyby zbudzić u potencjalnego klienta takie zaufanie do tej agencji. No i pozostałe kwestie związane z tym, jeżeli chodzi o samą usługę, jaki to jest model współpracy, jakie po prostu też mamy zapisy, które chronią i samego klienta, i agencję. Myślę, że zrozumienia też samego kontraktu, ustalenia też takich twardych KPI-ów, czy to SEO, czy to biznesowy, bo też można w tym kierunku pójść i jak gdyby tak oceniać agencję. Więc zachęcam do tego też, żeby nie tylko te KPI i SEO wybierać, a czasami może, jeżeli jesteśmy bardzo sfokusowani na swoim biznesie, no to te KPI biznesowe również brać pod uwagę. Okej, w zależności jeszcze jaka to jest branża, jaka to jest e-commerce, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o same usługi marketingowe, warto pomyśleć już na starcie, założyć sobie jakieś budżety. Myślę, że jakiś taki biznesplan typowo na działania, bo czasami zapominamy, że niestety no, samo założenie sklepu, czy to w SaaS-ie, czy w modelu dropshippingowym, no jak gdyby nie spowoduje to, że od jutra zaczniemy sprzedawać i zarabiać, więc jak gdyby warto być tego świadomym, że ten biznes jest potencjalnie no, takim trudnym biznesem i to nie jest jak gdyby łatwy kawałek chleba, tak mi się wydaje, obserwując z racji tego, że miałem do czynienia z takimi osobami i z takimi serwisami, gdzie dopiero startowały. Warto być świadomy kosztów ewentualnych, też wybór, wydaje mi się, że platformy, bo jeżeli się pozamykamy na pewnym etapie, już na początku chociażby, w jakiejś tam SaaS-ie chociażby, czy mamy jakieś rozwiązanie open source'owe, czy płatne, trzeba brać pod uwagę to, że dalsze działania chociażby marketingowe mogą generować potencjalnie jakieś koszty. No i wydaje mi się, że też kwestia w ogóle ułożenia sobie, jak ten lejek będziemy budować, jeśli chodzi o samą konwersję, bo niestety nie zawsze to jest takie oczywiste, nie zawsze klienci sami do nas po prostu przychodzą, też są zależności między kanałami, z różnymi źródłami tego ruchu, część może potencjalnie dopinać nam tych klientów chociażby, więc myślę, że taka świadomość w ogóle biznesu, świadomość też branży, bo sprzedajemy różne produkty. Myślę, że też tematyczny serwis, żeby też się nie porywać na sklep, który będzie sprzedawał różne produkty, czasami w oderwaniu, bo to jest jak gdyby też ciekawy case, czasami trudny, jeżeli chodzi o kwestię pozycjonowania. Więc wydaje mi się, że takie podpowiedzi, które wymieniłem, myślę, że to będzie coś, co może dać fajniejszy start, czy potencjalnie łatwiejszy, bądź nie zaskoczymy się później. Jasne, jeżeli chodzi o sklep, jeżeli już będziemy na takim etapie, gdzie mamy już większą skalę, mamy tych użytkowników w zdecydowanie większej liczbie,
bądź mamy jakieś terminy, które typowo dla e-commerce są ważne. Wszystkie święta, chociażby czy takie daty jak na przykład Czarny Piątek, no to może spowodować chociażby przerwy chwilowe czy permanentne, jeżeli chodzi o dostawę świadczonych usług. I to dotyczy zarówno SaaS-ów, jak i serwisów, które my na przykład samodzielnie tworzymy, mamy dostęp do kodu, ponieważ to nie jest powiedziane, że ten hosting będzie na przykład sprosta chociażby w takich momentach, więc wydaje mi się, że to jest kluczowe.